dzień dobry, wiewiórki i bobry. Zerwałem się właśnie z roboty, żeby przywitać naszego gościa. Zaraz zobaczycie, kto to jest. Się cieszę. Dawaj, dawaj! Głodny? Słuchaj, bo ja tu czekam na kebaba, że będę dzisiaj jadła kebaba z tobą. No, także kochani, będziemy podróżować, wariować, no i kochana koleżanka tutaj. Proszę bardzo. No, ale ten patyk to dosyć długi, powiem ci. Na twój brzuch siada, nie? Na moje piersi też. No, także... Wariatka, wariatka, naprawdę wariatka. Dobra, lecimy na kebaba. Bo Monia chce sobie kebaba zjeść, tureckiego, tak? No bo jak przyjechać do Turcji i nie zjeść kebaba? To już to szok. Się nie da. I Monia siada do Passerati mojego i będzie prowadzić. Nie, niekoniecznie prowadzić. Ty będziesz prowadził? Nie, no ja jestem na rowerem. O, to ja muszę prowadzić. No. Dobrze. Także wyjeżdżamy na Vita, na Vita. Na Vita będzie muzyka. Dallas, taka miejscóweczka, proszę bardzo. I będzie jedzone. Będzie jedzone. Tak, właśnie ugaszczamy Monię różnymi kepsami, różne rodzaje. Tu jest Iskander, się tak nazywa. Tu jest Adana Kebab. A ty masz co? A, chickena masz. Jezu, pycha. O, krzyż. Jeszcze raz powiedz, bo twarzy nie było. Pycha. Normalnie kurczaka by mogła jeść dzień i noc. No i sałatkę. To będzie sałatka, będzie dla mnie. A dziewczyny niech jedzą mięso. Da. Ładna ta rebeczka, no taka, ze złotym łańcuchem. Skolka? A to 350 euro. On zwariował? Za podróbę? Czy on zwariował? Nie ma zakupów. Nie na moją kieszeń. Jakieś te karty zawsze uciekają, nie wiem gdzie. I can pay with dollar? Yes. Euro two? Yes. Oh, so you are good company. Good company, good business. Probably you're gonna be good candidate for get married. What do you think? I'm looking for husband. Married, no married? No married. No married? Why? No woman, no? No. Me? No husband, no boyfriend. Idziemy. W ogóle się nie boję. Pan profesor na studiach mówił mi zawsze, powtarzał. Monika, pamiętaj, kto się boi, jest niewolnikiem. No to się nie boimy, ale zobaczymy na miejscu, jak to wychodzi. To moje niebanie. Fajnie, fajnie. I tak, dzisiaj Monikę na pewno znacie. Większość z was, bo jesteśmy team pająk, nie da się co ukryć. Ma swój kanał w ringu z Moniką, tak? Czy nie? Nie, Monika Dorota, ale program nazywa się w ringu z Moniką. O, no. Tak jakoś. YouTuberzy w ogóle mają to do siebie, że nie oglądają innych YouTuberów. Co być oryginalni. I dzisiaj przelecimy Monikę. Tak jakby. No. Baja bongo, rozkręcimy dzisiaj to. Ale wariatka, co? Wariatka, tak jak moja matka.
Liża to Monika. Moim życiem jest muzyka. A w ogóle to mnie pierwszy raz widzicie w nowej fryzurze. Hej, sexy lady. Pablo ściął włos. Dajcie znać, co myślicie. Mam jeszcze ściąć, czy nie? Ja myślę, że nie. Przecież oni nie widzą, czy ściąłeś włos, czy nie. Jak to nie widzą? To jest pierwszy odcinek z nową fryzurą, także wiesz. O. Na klacie też pokażesz? Nie. Nie. Taki średni mam dywan na klacie. Właśnie dostaliśmy strzała w dupę. No. Monia się trochę zestresowała. No, wiesz, tak od tyłu mi tutaj. Pierwszy raz jakiś wypadek tu w Turcji widzę. I to kurwa u nas. Zaraz relacja dalsza. No, dzwona od takiego dostać to. Temu nic. A u nas już nie tak fajnie. Trochę się przedłuży. Monia, jak się czujesz? No dobrze się czuję, ogólnie nie lubię takich sytuacji, bo mnie stresują trochę, wiesz. Ale dobrze, że się tak skończyło, że nie ma żadnego człowieka w szpitalu, wiesz, bo to by było dopiero. A ja tam piętono, bo nie... No ślepy. W ringu z Pablo. Monika, takich atrakcji to jeszcze nikt nie miał. Ani pająk, ani baza, ani polo, pozdrawiamy. Może w dupę wjechało drugie auto. Nie, i to jakie auto? Monia, jakby nie miała okularów, to by było widać te duże oczy. Ja mam bardzo duże, ładne oczy. No. Ale rano, z racji tego, że jest piękne słońce, zakładam okulary. Ha! Monia. Uspokój się. Ty próbujesz wmówić mi, że ja się denerwuję? Nie, no co? Słuchaj. Wiesz co, jak się nazywa twój kanał? Czy masz jaja? Właśnie. A wiesz, kto był moim pierwszym trenerem? Nie. No to zgadnij. Różal? Tak. I wiesz co Różal zawsze powtarzał? Że musisz mieć jaja. Że Monia ma większe jaja. Czekaj, jak to było? Że Monia ma jaja, że nie jeden facet by mógł jej zazdrościć. I ja ci to dzisiaj, kolego, udowodnię. Zobaczymy. Różal, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, trenerze, mistrzu. Wjeżdża tu na beat. Monika, Dorota, ci co mnie znają, wiedzą, że mam w głowie kota. Ja to myślałem, że to pająk ma, kurczę, jakiegoś powera, super. A tego wariata tu zobaczcie. Głowa, nisko. Garda. Garda. Chowamy się, Oj, jesteśmy na górze, czekamy na wiatr. Zaraz polecimy. Takiej Turcji wam powiem, to ja nie znałam. Po prostu jest cudownie, no jest cudownie. Każdemu naprawdę polecam, z całego serducha, no. Ja to myślałam, Turcja, leżenie na plaży, opalanie cycków. A tutaj to jest dopiero życie! Pięknie. Także kto nie zna, wbijajcie do Moni, Monika Dorota. Tutaj będzie gdzieś. Monika Dorota, tu, co ma w głowie kota. Wbijajcie na Instagrama, ja mam Monika Dorota i tak samo na YouTube. Tam jest naprawdę ciekawie. Zero nudy. Buziaczki. A relacje oczyma Doroty, Moniki zobaczycie u niej na kanale. Ale mam seksowną sukienkę dzisiaj. No, brałby, nie? Będę brał cię. Zjał cię. Gdzie? Aha. Monia, jak się czujesz? Bardzo dobrze, pełna gotowości. I biegniemy.
Cheer! Nie mam, jest wszystko zajebiście, fajnie. Lecę. Jest. Jejku, no powiem ci, że to jest, wiesz, to jest tak jak wchodzisz do ringu, nie? I masz ten taki lęk, nie? I jest ten taki stresik delikatny, nie? Ale wiesz, mówisz Ojcze Nasz i lecisz, nie? I teraz już jestem, wiesz. Teraz już po prostu jest, no... Monia wróciła! Teraz już jest po prostu, że chce się żyć, nie? Ja się zaraz rozpłaczę. No, jest pięknie. Dzięki. Po prostu będę ci dziękować za tą wyprawę do końca życia. I postarała się nie przerywać. No i zaczynaj śpiewać. Po polsku nie umiem w ogóle. Po włosku mogę? Możesz, a mogę zmieniać? A mogę zmieniać? Możesz zmieniać, byleś nie przerywała. O, dobrze, to ja zacznę. Czekaj. Czerwone jagody wpadają do wody. Powiadają chłopcy, że nie mam urody.
Urodo, urodo, gdybym ja cię miała, miałabym ja chłopca, jakiego bym chciała. Choć urody nie mam, ale czyste serce przez nie. Urodo, urodo, gdybym ja cię miała, miałabym ja chłopca, jakiego bym chciała. Kurwa, sztos! To był po prostu sztos! O, rado, rado, gdybym! Ja cię miała! Poczekaj, Paulo, zatrzymujemy się. Zajebiście, zajebiście. Jak się czujesz? Choć urody nie mam, ale czyste serce, przecież jakiś chłopak za żonę mnie zechce. Zajebiście, nie? Stosik. Wariat. Przecież jakiś chłopak za żonę mnie zechce. Mamo, szykuj tamten. Rezerwuj salę do ślubu. Jeszcze męża nie ma, kawalera też, ale wiesz. Co ja w ogóle za piosenkę zaśpiewałam? W ogóle skąd mi się to wzięło, nie? Po tym filmie to nie będziesz miała tego problemu. Zobaczysz, co będzie. Ale słuchaj, tutaj to głos w ogóle nie pracował przy tych miastach. Także kochani, nie oceniajcie. Głosu Monia nie ma, od razu mówię to ostentacyjnie, ale spróbowałam przynajmniej trochę, wiecie. Jak pan kazał, to musiałam wykonać zadanie. Pięknie, pięknie. Wiesz co, tutaj bym sobie już chyba mogła coś nagrać. Z Monią na ziemi. Wylądowaliśmy? No nic, super, no ja się bardzo fajnie cieszę, a ty? Jak się czujesz? Średnio. Dlaczego? Przerwałaś piosenkę. Nie przerwałam, było ładnie, naprawdę. Było ładnie, zobaczymy w ogóle jak to wyszło. Ja tam w pewnym momencie zobaczyłem, że kamera gdzieś z boku jest. Ale wyszło, na pewno wyszło. Grzesiu da radę nam to proste złożyć także. Kto inny jak nie Grzesiu? Ale po prostu rewelacyjne uczucie, wszystkim polecam, jest naprawdę mega fajnie. Ale wariatka. Polska! 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 Właśnie rozmawialiśmy tak prywatnie. Ja postanowiłem odpalić kamerę. I Dorota, powiedz to jeszcze raz, co mówiłaś. Że się bardzo cieszę, że doceniam. Dorota, ja dlaczego ja ale do mówią Dorota? Dużo ludzi do mnie mówi po nazwisku. Tak, no bo mam nazwisko jak imię, Monika Dorota, Dorota. Tak. Więc możesz mówić Dorota, możesz mówić Dorotka, Dorotka, mam w głowie kotka. Nie, po prostu troszkę się wzruszyłam, bo naprawdę ja doceniam takie momenty, takie chwile, wiesz. Że jestem jeszcze jakaś młoda dupa, można powiedzieć, nie? I popatrz, jakie mam piękne życie, wiesz. Ludzie się zabijają czasami o pieniądze, nie wiadomo, zazdrości, zawiści. A tak naprawdę nic do szczęścia, tak dużo do szczęścia nie potrzeba, wiesz? Pieniądze to nie wszystko, ludzie. Pieniądze dokładnie to nie wszystko. Chwytajcie chwilę, chwytajcie chwilę. Carpe cieszcie diem się życiem. To się nazywa carpe, carpe diem. Może, o, tytuł dzisiejszego odcinka, Dorota, Monika. Kuźwa, nie wiem co. Dorotka. Dorotka, Moniczka, Monia wymyśliła carpe diem. Carpe diem, tylko żyj chwilą, dzisiaj. Na przeszłość nie masz wpływu, a przyszłość jest jeszcze daleko. A pieniędzy ze sobą nie zabierzesz tam, gdzie idziesz. Taki przekaz do wszystkich, kochani. Szanujcie się i kochajcie się chwilą.